Za czym można tęsknić na emigracji? O czym marzy człowiek mieszkający za granicą, z daleka od smaków i wspomnień? Czy to tylko wymysł naszej wyobraźni? Tęsknota jak kobieta zmienną jest. Raz się tęskni za malinami z babcinego ogrodu, raz za warką strąg nad jeziorem w odsyplu. Innym razem zamiast malin na śniadanie jest soczyste mango na Zanzibarze, a zamiast warki strąg doskonałe schłodzone białe wino z hiszpańskiej winnicy. I się nie tęskni wcale. Raz człowiek chce do rodzinnego domu, a chwilę potem przypomina sobie, że teraz dom jest przecież też i tutaj. I siada wygodnie w ukochanym fotelu przed rozpalonym kominkiem, popijając gorącą czekoladę.